Znajdujemy się w Muzeum w Tarnowskich Górach na stałej wystawie Wiwat Jan III Sobieski. W 1683 roku ten polski władca przebywał w Tarnowskich Górach, bo zmierzał do Wiednia, by stoczyć tam jedną z najsłynniejszych bitew. I to do jego postaci, do tych wydarzeń nawiązuje ta ekspozycja. W zbiorach Tarnogórskiego Muzeum zgromadzono wiele interesujących zabytków upamiętniających Jana III Sobieskiego. Wystawa nawiązuje do przemarszu przez Tarnowskie Góry wojsk i króla w drodze na Wiedeń. Monarcha przebywał w mieście od 20 do 22 sierpnia 1683 roku i tutaj żegnał się ze swoją żoną, królową Marysieńką. Na ekspozycji znajdziemy również pamiątki związane z tym okresem historii Rzeczpospolitej. Wnętrze zaaranżowano na wzór tureckiego namiotu. Wchodząc do niego, możemy zauważyć kilka XVIII-wiecznych portretów króla. Chwałę zwycięstwa przedstawiono również w grafikach, między innymi wykonanych na podstawie obrazów z kościoła w Żółkwi. Ponadto pokazano medale i plakiety wybite z okazji 200., 250. i 300. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej. Szczególnie interesujące są jednak medale z okresu panowania Sobieskiego. Postać monarchy upamiętniono też w rzeźbie w popiersiu odlanym w pracowni Łopieńskich. Jednym z najbardziej interesujących eksponatów jest przedstawiony na wystawie brązowy projekt konnego pomnika z postaciami husarzy przy Cokole wykonany w 1918 roku przez śląskiego rzeźbiarza. Wystawę uzupełniają cenne eksponaty z czasów Sobieskiego. Są to zbroja husarska, fragmenty podobnej zbroi z XVII wieku oraz broń. Ukazano też starodruki i wydawnictwa związane z Janem III Sobieskim. Pamięć o Janie III Sobieskim mocno zakorzeniła się w tradycji miasta. Zgromadzone w Muzeum w Tarnowskich Górach eksponaty stanowią jedną z najważniejszych polskich kolekcji muzealnych o tej tematyce.